Thank you.
Chrystusa i Matko każdego z nas, patronka paulińskiego zakonu i szczególna opiekunko Polonii rozsianej po całym świecie, a zwłaszcza Tobie oddanej, Polonii amerykańskiej. Stajemy dzisiejszego wieczoru przed Twoim obliczem, tu w amerykańskiej Częstochowie. Stajemy przed Tobą z naszymi otwartymi sercami, które tak często są poranione. Stajemy ze wszystkimi naszymi uczuciami i emocjami. Jesteśmy utrudzeni naszą obecną sytuacją, pandemii koronawirusa. Dla wielu z nas jest to czas cierpienia i lęku, bezradności i beznadziei, a może również gniewu i złości, oraz niestrudzonej pracy i troski na rzecz naszych bliźnich, szczególnie tych, którzy są chorzy. Z kolei dla innych może jest to również czas duchowego wzrostu, kiedy możemy znaleźć więcej czasu na modlitwę, na przebywaniu w naszej izdebce z Ojcem, w ukryciu, czasu, w którym możemy się zatrzymać, aby pobyć razem z Nim. Mario, po prostu stajemy przed Tobą w prawdzie, bo wiemy, że jak powiedział Twój Syn, prawda nas wyzwoli. Bo wiemy, że Ty nas takimi przyjmujesz i to z miłością i pełną akceptacją. Z tym wszystkim, co mamy w naszych sercach i to wszystko, co czujemy. Zawsze, o Matko, kiedy wpatruję się w Twój jasnogórski wizerunek, to mam przed oczyma ewangeliczną scenę z Kany Galilejskiej. Choć tak często słyszeliśmy już tę Ewangelię, to jest ona zawsze aktualna. Na weselu w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, czyli zabrakło radości. W naszej sytuacji możemy doświadczyć podobnego braku, braku wina. Jest nim brak radości. Brakuje nam bowiem sakramentów, regularnego przystępowania do nich, szczególnie Eucharystii. Brakuje nam bliskości z innymi. Brakuje przebywania we wspólnocie. Widzisz, Maryjo, że jesteśmy puści, jak te stągwie. Nic sami z siebie nie możemy uczynić. Nasze serca, nasze dłonie są puste, bezradne. Dla współczesnego człowieka to jedno z najtrudniejszych uczuć – bezradność. Jednak Ty, Maryjo, zawsze wskazujesz nam na Jezusa. Tak jak w ikonie jasnogórskiej wskazujesz na Jezusa, który trzyma Księgę Ewangelii, czyli dobrą nowinę. Mówisz nam to samo, co w Kanie. Uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie. W tych trudnych czasach, Maryjo, wskazuj nam na Jezusa,
Ukazuj nam tę najlepszą nowinę, tak abyśmy nie byli skoncentrowani jedynie na negatywnych wiadomościach płynących ze świata, z mediów, z rozmów. Abyśmy nie dali się wciągnąć w narzekanie, w pusty gniew albo w rozpacz. Ale byśmy byli zupełnie pochłonięci przez dobrą nowinę naszego zbawienia, przez Ewangelię. Wierzymy, że tylko Jezus może nas napełnić, przemienić. Wierzymy, że nasze dzisiaj serca, może puste, zostaną napełnione wodą, która daje życie. Wodą, która otrzymała Samarytanka. Dar wody życia. Wierzymy, że ta woda w naszych stągwiach, w naszych nieraz kamiennych sercach zostanie przemieniona w wino radości i miłości. Wierzymy, Maryjo, dzięki świadectwu Twojego słowa, przez które wskazujesz nam Jezusa i przez ten gest, który widzimy w ikonie jasnogórskiej, Twojej wskazującej, matczynej dłoni, która nie pozwala nam zabłądzić, nawet w trudnych czasach. Gromadzimy się, Maryjo, przed Twoim koronowanym obliczem w amerykańskiej Częstochowie na kolejnym już czuwaniu nocnym. Tylko nieliczni z nas mogą tutaj być fizycznie. Ale za pomocą środków masowego przekazu łączy się z nami duchowo jeszcze więcej Twoich dzieci. Tematem naszego czuwania z Tobą jest w tym miesiącu medytacja nad czwartym przykazaniem dekalogu. Czcij ojca swego i matkę swoją. Tak, Maryjo, Ty jesteś naszą kochającą matką, która zawsze prowadzi nas do spotkania z Ojcem. Ty uczysz nas relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W tym czasie paschalnym, w sposób szczególny, trwamy z Tobą w tym wieczerniku, w sali na górze, w Twojej kaplicy na jasnym wzgórzu w Doylestown. Choć jest nas tutaj tylko garstka, podobnie jak apostołów było niewielu w wieczerniku. Ty natomiast, o Matko, wspierałaś ich modlitwą i swoją obecnością. Ty uczyłaś ich, jak uwierzyć w zmartwychwstanie i jak przyjąć Ducha Świętego. Pomóż nam uwierzyć w nasze powstawanie z martwych, z naszych śmierci, z tej obecnej sytuacji pandemii koronawirusa. I pomóż nam otworzyć nasze serca na przyjęcie darów Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, ale i nie tylko, w każdym dniu naszego życia. Tobie dzisiaj zawierzamy nas samych, nasze rodziny, nasze ojczyzny i cały świat. Szczególnie oddajemy Twoją matczyną opiekę tych wszystkich, którzy są dzisiaj utrudzeni. Tych, którzy żyją w lęku, zmaganiu i cierpieniu z powodu panującej pandemii. Wszystkich lekarzy, wszystkich, którzy się troszczą o chorych, pomagają im w różny sposób. Polecamy Was wszystkich, bracia i siostry, którzy się z nami łączycie przez różne środki masowego przekazu. Wszystkie nasze intencje przedstawiamy Tobie, Maryjo, w tej dziesiątce różańca świętego. Tajemnicy światła, cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, lecz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Drodzy bracia i siostry, którzy łączycie się z nami, na koniec tej modlitwy apelowej przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.